No to zobaczmy. Bitwa standardowa. Nagle usłyszała gardłowy kocący rechot. Ale wokół niego nie było widać. Nikogo nie było widać. Królowa wyciągnęła miecz, przegnała kłębiące się przed twarzą komary. Dopiero wtedy zobaczyła potwora. Wychodził spod mokłego torfowiska. Baba wodna. Jej pożółkłe kły ociekały śliną. Długi język wił się jak wąż. Dobra, dobra, ciebie musimy wymienić. Niech będzie. O, tak lepiej. Super. To jeszcze tego nie będę robił. Na razie... Jeden punkt, okej. Zacznijmy od ciebie. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Okej, tych gości trzeba wyeliminować. Raz trafiłem prepa z 200 kroków. Okej, to załatwię sprawę. I co, wystawimy ciebie. Bogowie, chrońcie królową. Już jednego, to teraz spróbujemy się razu dwaj. A więc... Ciebie zabieramy. To oni zostają. Weźmy ciebie. I ciebie. No, tego będzie trochę. To ostatniego tu! Lewa, prawa, lewa, prawa. Fire, 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 fire. I teraz co? Możemy jeszcze zagrać coś? Tak, możemy jeszcze zagrać coś. I tych się nie opłaca w tym momencie kopiować. I koniec tury. No ja też nic nie będę robił. Idą po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dostanę trzy. Więc idealnie. Okej, potrzebuję tego do podpalania. Tak też może być w sumie. Niech będzie. Zaczniemy od... Ciebie. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Okej. To mi się jeszcze nie opłaca. Dobra. A, szlak. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. To może zaboleć. Tak jest, plan by bolało. Czekaj, co mi właśnie zażarło. Zarzucamy już, czy jeszcze nie? Co mi szkodzi? Szukasz guza? W sumie mogłem go rzucić tutaj. Hmm.
Przydałoby się go wyeliminować w sumie. Niech żyje Mewe! No cóż. Tak, teraz trzeba by zacząć ciebie. Nie mam zbawa za czym. A zróbmy tak na razie. Nie. I teraz możemy cię eksmitować. Czemu aż 27? Dobra, nieważne. Weźmy ciebie i ciebie. Ciebie? Ciebie. W kółko to samo. Blizny? Nie, już nie bolo. Okej. Okay. Nie wiem, jak miało to wyglądać, ale okej. Okay. Ja ci dam mi przenosić w Reynarda. Co my tu mamy? Wolę w roce. Łatwiej ukryć. Okej. Okay. Super mi się nie opłaca, to mi się nie opłaca. No, tylko jeszcze jednego, mówi się trudno. Marnuje się w wojsku. Tutaj nie zadało? Okej. Okay. Dobra, to zarządzam, czy nie dam rady? Okej, okay, czas się przenieść. Sio. I to zobaczmy, na co nas wszystkich stać. Po pierwsze, tak. Tak, i jeszcze raz. Bardzo ładnie. Wracajcie. I lećcie jeszcze raz. Jak pięknie. Dobra, to teraz damy ciebie. What you gonna do about it? O Boże, kolejny. Hop. I hop. A. Nieważne, i tak. Co tu i tam, tu go dam. Byłem zostałem rekrutem. Chcesz zatańczyć? Byłem rekrutem, rekrutem. Okej, teraz będę musiał zadać komuś ze swoich obrażeń, bo jestem cieciem. Fuck me. Nie mogę spasować. Dobra, hop. Królowa się nie denerwuj. Królowa będzie zadowolona. Wiesz, mógł za jeden punkt obrażeń, cieszysz się? Pyk. Pyk. Pas. Tylko nie to. Teraz nie spaliłem całego wrogiego terenu, niestety. No cóż. Kurde, Izbel nie była użyteczna w walce, ale ona była cholernie użyteczna fabularnie, niestety. Co za syf. Dobra, nieważne. Najgorsze, że się przez takie głupoty traci członków ekipy, w sensie tak samo tego. Okej, okay, co to jest? Wasza wysokość! Na tych, w tych kokonach są ludzie! Sądząc po uniformach, Nilfgaardczycy. Z większości zostały tylko skóra i włosy. A coś rozpuściło ich wnętrzności, je wyssało, ale paru jeszcze żyje. Co z nimi zrobić? Tak. Chodźmy do tej kapliczki szybko jeszcze, żeby wyrównać morale. I można lecieć. W chwilach takich jak ta brakuje mi ciepłej herbaty. Z miodem, cytryną i imbirem.
Ten. Dobra, rzućmy okiem na mapę. Które teraz? Nie mogę pójść w prawo i w lewo. Tu jest walka. Sprawdźmy w prawo najpierw. W sumie. Joink. Okej. Okay. A, czyli ten też nie da przejść. No, powiedziałbym, dobrze się składa, bo nie mam wyboru, ale... Ale hej. Więcej potworów. Mgła gęstniała z minuty na minutę. W końcu Mewe nie wiedziała nawet końcówki własnego miecza. To nie może być zwykła mgła, pomyślała królowa, wytężając wzrok. Jej obawy wkrótce się potwierdziły. Z przodu kolumny doszły ją wrzaski mordowanych żołnierzy. Wow. Znaczy akurat to jest, to by się zgadzało. Nie, w sumie... Mglaki to oni muszą... Nie, to nie są nekery, nie będą się aż tak bardzo multiplikować. Nie mam czym podpalić terenu. Teraz mam czym podpalić teren. Niech będzie. Tak, niech będzie. Dobrze jest. Oh, great. Nie, nie łap. To ostatnie gotku! Kogo my tutaj rzucimy? Mógłbym tych gości teoretycznie. Co tu jeszcze ciekawego? Ja chyba nie mam niczego, co mógłbym tak po prostu rzucić. Wszystko jest jakoś, ma jakieś taktyczne zastosowanie. No weźmy tych dwóch. Nie, bez sensu. A kogo to już miałem w łapie? Tych chciałem wezwać za pomocą... Dobra, wezmę tych. Marnuje się w wojsku. I mam jeszcze trzeciego chyba. No. W kółko to samo. Jak będzie gotnęło to po prostu... Ta... Zbać wszystkie z rozkazy. Blizny? Nie, już nie bolą. Jak miło. Next. 5. Czy jakbym zadał temu pię... Zaraz, to jest... Czekaj, oni mają... O tej sumie sile, czyli mogą być w innych tych. Nie, to będzie 8. Dupa. Szukasz guza? To znalazłeś! Okej. Okay. I teraz tak. Teraz musimy uzupełnić komuś rozkazy. Dwa uzupełnimy w sumie. No jak miło. Chyba coś się ulatnia. O, w mordę będzie bolało. Twój ulubiony kwiat? Tulipa! Mógłbym w sumie spasować w tym momencie. Kogo tutaj mogę rzucić? Ciebie w sumie jazda. Kopać, kopać, nie gadać. Nie można tego... Welp! Chcesz jeszcze męczyć? Niech się męczy. Jednak się nie chcę męczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurde, za dużo kart mam. Dobra, nieważne. Będzie wszędzie ogień. O, ogień będzie wszędzie. Ci od nowej im znam. Wygląda ok, jazda. Mogę wymienić sumie jego na coś innego i użyć tej karty. Dobra, nieważne. Wolę procent. Łatwiej ukryć.
Fine. Zwariowałeś? Nie trzej z tym! Spoko, wszystko będzie ładnie płonąć. A czy ja mogę jakoś ich teraz fajnie capnąć? Mogę. Dobra, no to tak. Wracaj do paleniska. Czyli tak, mogę w sumie teraz zrobić w następujący sposób. Mogę od ciebie odwołać. Zagrać ciebie i ciebie. Za królową! Chcesz zatańczyć? Wywalić was. I podpalić to. To może zaboleć. Good combo. A, super. Czyli co, teraz nie mogę iść już... Szlak. Nie do końca to mi chodziło, ale cóż. Co się stało, to się nie odstanie. Ale wszyscy są w sumie ranni, więc... Mogę odnowić rozkaz najwyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dość, żebym... Okej, okay, spoko. Wiej, północny wietrze. Kolejny wampir. O Boga. Fantastycznie. Okej. To mi się teraz opłaca? Oczywiście, że się nie opłaca. Czyli tak to prawdopodobnie wygram, ale... Zróbmy tak. Ostrym do góry, tak? Potem klepnę to, co wypadnie. Więc tak, pacnę, a ciebie pacnę w sumie, co mi szkodzi. Nie użyję tego. Ta-ta! Spoko, spoko, więcej rozkazów. Kompania, naprzód, marsz! I tutaj. Nice. Okej, kogo chcę odwołać? No, Reynarda. Weźmy ciebie, ciebie i po sprawie. Dostałeś kiedyś kamulcem kredę? Musimy sobie dowalić. Odnawiam sobie tylko. Dobra, spoko, ale teraz mogę zagrać to na ciebie. Chłe. No. Na czym to ja? Ach, tak. I tego już mi się nie opłaca używać. To się zjerało, tak. O, co z tej ostatniego wilka na koniec. No cóż, to była akcja eliminacja. Jestem bardzo zadowolony z tej talii. Kart. Ciekawe miejsce. Kolejne bardzo ciekawe miejsce, super.
Mieszkańcy Angren, choć przywykli do życia pośród potworów i czarnej magii, nigdy nie zapuszczali się do Izgic. Liryjczycy tylko raz natrafili tam na ślad ludzkiego bytowania. Pośród olchowego lasu dostrzegli sylwetki krytych strzechą chat. Osada jest zamieszkała? Mewe zwróciła się do zwiadowców. Nie sposób powiedzieć z tej odległości, pani. Nie, że jest zamieszkała, czy chcemy gadać z tymi ludźmi? Liryjczycy weszli do wsi z bronią w ręku, gotowi do walki. Szybko stwierdzili, że osada jest opuszczona. Butwiejące domy chyliły się ku ziemi, ścieżki porastała wysoka trawa, ale ktoś tu był. I to całkiem niedawno. Świadczyły o tym truchła guli leżące przy studni. Mewe klęknęła przy jednym z potworów. Był przecięty w pół. Człowiek, który zadał ten cios, musiał być niezwykle silny i walczyć mieczem ostrym jak brzytwa. Mamy Wiedźmina. Zaraz będzie ich więcej. Mewe zerwała się na nogi. Z chaty wyszedł mężczyzna w ciężkiej, skórzanej zbroi. Był ranny i miał kocie oczy. Gdyby tak było, moi zwiadowcy już by trąbili na alarm. Mężczyzna wyciągnął wisior w kształcie głowy niedźwiedzia. Medalion szamotał się i drgał, jakby próbował zerwać się z łańcuszka. Jeśli chodzi o potwory... Powiedział, wykrzywiając usta w nieprzyjemnym uśmiechu. Wiedźmini zwykle mają rację. Po chwili rozległ się przeszywający wrzask. Mewe rzuciła się w wir walki. Gościu, co ty tutaj robisz w ogóle? Bitwa, są dodatkowe karty, no. Wiedźmin, choć ciężko ranny, był szybszy niż którykolwiek z leryjskich żołnierzy. Jego srebrny miecz był w ciągłym ruchu, przecinając ścięgna i tętnice, znajdując szczeliny między pitanowymi pancerzami. Mewe patrzyła jak zaczarowana, dopóki nadchodzący z zapleców ryk gula nie usmysłował jej, że sama musi stanąć do walki. Okej, będzie dużo ognia, będzie bardzo dużo ognia. Będzie dużo bólu. Okej. Jest dobrze. Nadchodzą! Wygląda na to, że miałeś rację. Czy go zabiję? No zabiję 3 jednostki losowe, okej. Okay. Nie wiem, czy to mi się opłaca, jestem bardziej... człowiekiem od masowej zagłady. Chyba coś się ulatnia. Będzie bało, jak się patrzy. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. Więc tak, kogo my tutaj zagramy? Ludzi z rozkazami na pewno, jakiś. Ciebie i sobie ciebie zmultiplikuję, bo chyba nie mam jeszcze tego w dłoni. Nie, nie mam, bardzo dobrze. I kogo jeszcze? Xaviera. Xavier zawsze w cenie. Lewa, prawa, lewa, prawa. No, pięknie. Teraz podpalimy drugi rząd. Zwariowałeś? Skąd nie wzięli aż tyle? Wow. Aż kurde, to nie będzie taka prosta walka. Trzeba by wyeliminować wszystkich naraz, żeby to miało sens. I
Im są więksi, tym łatwiej trafić. Rozpierdziel. Więc tak, ciebie trzeba by trochę podkosić za sumie. 6 punktów rocznie łącznie za mało. Trzeba się przygotować dalej. Łatwiej ukryć. Okej. Nie wygląda kurde dobrze. Okej, okay, trzeba by tutaj trochę poniżyć tych gości. Więc tak, ci zadadzą mi obrażenie, jak zdechną. Cholera, ty byś przydał, Izbel, jak jasna cholera. Trzeba zmienić taktykę do tej walki. Damy dalej rzeź. No dobra. Dobra, to co, eliminacja. Ciebie, ciebie i ciebie. Tutaj przydały się talia na wzmocnienia. Tak być konkretnie. Dobra. Trzeba podróżyć coś, co będzie twarde. Kto mógł najpierw zagrać tego na koniu. I'm on a horse. Tak, ty i ty. Nie, już nie był zagrany jeden. Uwolnię cię od twojego mieszka. I co, jak zrobię tego, to zrobię trzech losowych i pojawi się z powrotem. Ale wyczerczę to zup nasza. Szukasz guza? Nie rzuci cmentarza. No, ledwo, bo ledwo, ale jest. Salirie! Dobra, teraz już tylko... Marnuje się w wojsku. Jerking off tak naprawdę, ale czemu nie? No dobra. No, to był ostatni. Powinniśmy mieć spokój. Na jakiś czas. No proszę. Lyryjczycy wyszli ze starcia zwycięsko. W czym napotkany Wiedźmin miał duży udział. Dzięki za pomoc. Iwo, Wiedźmin ze Szkoły Niedźwiedzia. Jestem Mewe, władczyni Lyrii i Rivii. No proszę,
Nie sądziłem, że kogokolwiek tutaj spotkam. A już na pewno nie królową na czele armii. Trafiliśmy tu przypadkiem. Nie wątpię. Nikt nie zapuszcza się do Izgit z własnej woli. Dalej pozostaje pytanie, czemu więc ty tu do ciężkiej cholery jesteś? To co ty tu robisz? Wykonujesz jakieś zlecenie? Zgadza się. Poluję na potwora. Nie pamiętam, które ten... Z tego co wiem, wasze usługi sporo kosztują. Kogo na tych bagnach stać na Wiedźmina? Nilfgaardczyków. A, no przecież. Przygotowują grunt dla osadników. Najpierw wytrzebią potwory, potem osuszą bagna, a na końcu sprowadzą niewolników. Najpewniej z północy. Płacili z góry, nie zadawałem pytań. A musiałeś? Nie widzisz, co oni robią? Wasza wysokość myli chyba wiedźminów z błędnymi rycerzami. My nie walczymy z uciskiem i niesprawiedliwością, tylko zabijamy potwory. Zawsze za pieniądze. I wszystko nam jedno, czyj herb widnieje na rewersie. To właściwie na jakiego potwora masz zlecenie? Zaraz, zaraz. Chcesz powiedzieć, że poprowadziłaś ludzi na Izgit i nawet nie wiesz, co tu żyje? Mówiłam ci, trafiliśmy tu przypadkiem. Tak. A jeśli wyjdziecie, to cudem. Ech. Moczary Izgit to terytorium niezwykle groźnej istoty. Elfy znali ją jako Gverni Her, krwawą panią, co miejscowi przekręcili na Gerni Hore. Rzeczywiście. Słyszałam już to imię. Widziałaś też pewnie jej owoce. Pijawki i kleszcze. Pilnuj, żeby twoi żołnierze trzymali się od nich z daleka. Sądzę, że nikt nie jest na tyle głupi, żeby ich dotykać. Ta Gerni Hora, czym ona właściwie jest? Zależy, kogo spytać. Elfy uważały, że upadłą boginią. Nie były w stanie jej pokonać, ale póki tu żyły, pilnowały, by nie urosła w siłę. No a miejscowi wierzą, że Gerni Hora to duch przeklętej księżniczki. To znaczy? Ponoć jechała tędy na północ, żeby poślubić temerskiego księcia. Ale jej orszak zgubił drogę, wozy ugrzęzły, a ludzie potopili się w trzęsawiskach. Gerni Hora złapała się korzenia, nim wciągnęło ją bagno. Długo wołała o pomoc, ale bez skutku. Oblazły ją setki pijawek i... wyssały z niej całą krew do ostatniej kropli. Jej dusza była tak przepełniona strachem i obrzydzeniem, że nie mogła odejść w zaświaty. Więc wróciła ożywiona magią Izgit. Straszna historia. Tak, ale pewnie zmyślona. Zresztą, elfim legendom też nie daje wiary. Gerni Hora to potwór. Wyjątkowo groźny, ale potwór. Nazwałeś te pijawki i kleszcze jej owocami? To skomplikowane. Mamy czas. Gerni Hora jest istotą pokrewną wampiru. Tyle, że zamiast żywić się cudzą krwią, ona karmi innych swoją. Nie rozumiem. Przystawia te pasożyty do swojego ciała, pasie je, a potem zawiesza na krzakach i drzewach. Ale po co? Dla innych potworów to smakołyki, którym nie są w stanie się oprzeć. A kiedy je zjedzą, posmakują krwi Gerni Hory, tracą rozum, stają się jej sługami. Dlatego, jeśli wasze drogi się przetną, będziesz walczyć nie tylko z nią samą, ale ze wszystkim, co zamieszkuje te przeklęte moczary. To jak mam z nią walczyć? Wiedźmini nie dzielą się cechowymi sekretami. Nawet z ludźmi, którzy dopiero co uratowali im życie? Ona jest najsłabsza, kiedy karmi. Wtedy będzie wrażliwa na ciosy. Rozumiem. Czyli kiedy tylko przystawi do skóry pijawki, trzeba atakować. Tak. Kiedy ją zabijesz, jeśli ją zabijesz, potwory pod jej urokiem znacznie osłabną. A potem... potem musisz spalić ciało, rozumiesz? Musisz. A ty co, rezygnujesz z polowania? Nie. Ale teraz widzę, że muszę się lepiej przygotować. Naważyć odpowiednich eliksirów, olejów. Wrócę za kilka dni. Ja nie mam tyle czasu. Ciągnie za nami nilfgaardzkie wojsko.
Muszę jechać dalej. W takim razie... życzę ci szczęścia. Mnóstwo szczęścia. Nie namówię cię, żebyś pojechał z nami? Królowo, jesteśmy pozbawieni emocji. Wiedźmin zniknął między drzewami, a Mewę miała nadzieję, że żołnierze nie słyszeli ich rozmowy. Czyli generalnie chyba tej garnichory nie chce zabijać. Tak naprawdę. Bo po co? Tak naprawdę po co? Dych. Skoro jest problemem dla Niżgarczyków w tym momencie na tych ziemiach, powinna to i zostać. I dalej być dla nich problemem. Co my tu mamy? Okej. Okay. No dobra, zobaczymy co dalej. A tu jest co? No dobra, trudno. O, tarcza z łusek. Ta karta, okej. Co daje ta karta? Tarcza. Mushroom. O, to stary ten. Co to jest? Co on ciężko daje mi odporność? Fajne. Przegapiłem tarczę. A, tu jest. O, nawet niezłe. W sumie to byłoby idealne dla tych, dla Wageburga. Rzuca się to na niego i nagle struło 8 obrażeń całej linii. Zobaczymy, na razie Wagenburgów już nie używam. Okej, okay. Popatrzę jeszcze raz na mapę, bo nie pamiętam za cholerę, jak tutaj to wszystko wygląda. Ciekawe miejsce, łupy, ciekawe miejsce. Dobra, załóżmy to ciekawe miejsce z lewej. Okej, nie zobaczajmy na razie. Zgarnę łupy tu, tutaj jeszcze jakieś były gdzieś. Gdzieś? Nie, wywołał mi się cholera. Dobra, nieważne.